Robert, czujecie niedosyt po tym remisie z Wisłą Kraków? Bo były okazje, Denis Jastrzębski też miał piłkę meczową, ale podział punktów finalnie. O, było więcej okazji. Szkoda, żeśmy nie wykorzystali. Na pewno chcieliśmy u siebie wygrać, takżeśmy podeszli do tego meczu. Z remizem nie jesteśmy zadowoleni, niestety, ale dzisiaj ta gra nie wyglądała do końca tak, jak chcieliśmy. Trochę mieliśmy problemu, nie wyglądaliśmy za bardzo dobrze fizycznie, ze względu też, że przez tydzień parę chłopaków też było chorych i widać, że to ma na drużynę jakiś wpływ, ale na pewno każdy punkt w walce o utrzymanie jest ważny. Dlatego trzeba to szanować, bo Wisła też miała swoje sytuacje i musimy się skupić na najbliższym meczu, żebyśmy lepiej wyglądali i żebyśmy w końcu wygrali. Czego zabrakło dzisiaj, żeby odnieść zwycięstwo, tak z twojej perspektywy? Więcej jakości na piłkę z przodu i też przy budowaniu i więcej agresji, jak mówiłem, że fizycznie żeśmy nie wyglądali najlepiej, te pojedynki biegowe albo jeden na jednego żeśmy nie wygrywali i dlatego ta gra nie wyglądała tak dobrze. Wisła czymś zaskoczyła? Nie myślę, żeby zaskoczyła nas. Myślę, że byliśmy na to przygotowani, tą bramkę to strzeliłem, myślę, że za łatwo. Żeśmy ją stracili, że tą piłkę było można obronić. Potem też, jak mówiłem, miały swoje sytuacje, ale ze względu myślę, że to były nasze błędy indywidualne. Żałowaliście, że się zabrzmiał gwizdek na pierwszą połowę, bo to był taki moment 5 minut, kiedy naprawdę przycisnęliście i chyba to był najlepszy fragment w wykonaniu Śląska w tym meczu. No, zazwyczaj tak jest, że po bramkę taka moc jest, energia w drużynie i tak to było, a no, naprawdę, że szkoda, żeśmy tych 5 minut nie wykorzystali na drugą bramkę, ale nic już, jak mówiłem, że Wisła też miała swoje sytuacje, był to taki mecz trudny, bo jedna i druga drużyna grała utrzymanie i w takich meczach jedna sytuacja może rozstrzygać, kto wygra. W przerwie mówiliście sobie, żeby grać spokojnie, żeby szanować ten remis, czy jednak, żeby spróbować zaatakować i zgarnąć 3 punkty? Nie, właśnie skupiliśmy się na wysoki pressing, bo w tej pierwszej połowie nam to nie wychodziło i chcieliśmy więcej zaryzykować. Mówiliśmy sobie, że gramy w domu, że po prostu trzeba grać wyżej. Staraliśmy się, ale myślę, że to, że nam trochę sił zabrakło, że ten pressing nie wyglądał tak dobrze, jak zaplanowaliśmy. Możesz zdradzić, co się działo w przerwie, czemu te zmiany? Bo to zaskakujące było zejście Krzyszka Łączyńskiego i Łukasza Wegera. Łuka miał uraz, dlatego była ta zmiana i Łukasz Weger jest chory. Myślę, że na pewno ta gra dla niego była ciężka, ten mecz. Walczył z chorobą i teraz po meczu właśnie śpi. Dlatego, jak mówię, że dużo chłopaków w tym meczu walczyło ze swoim zdrowiem i nie jest to jakaś wymówka, ale dlatego musimy ten punkt szanować. Panie Robercie, jak z perspektywy boiska, z perspektywy drużyny, z perspektywy jako kolega z zespołu oceni pan wejście Javiera Hyka? Myślę, że starał się, dał energię. Jak mówię, każdy się stara na 100%, a myślę, że miał tam parę sytuacji, gdzie jeden mógł uderzać, a myślę, że zagrał dobrze. Nie wiem, jakie są straty, a jak mówię, na pewno szkoda, żeśmy nie strzelili bramki po jego wejściu. Ale tak ciężko mi tak na jakby od razu po meczu oceniać zawodników i nie chciałbym się o tego mówić. Rozumiem, a w czym dostrzega może pan problem, że druga połowa wyglądała zupełnie inaczej niż pierwsza, chociażby z perspektywy intensywności meczu? No mówiłem, że w przerwie się starali zmienić wysoki pressing. Chcieliśmy widzieć odbierać piłki i z tego stwarzać sytuację. I dlatego chyba to było inaczej. Ale mówię, że do końca to nie wyglądało aż tak, jakbyśmy chcieli. I dlatego ta nasza gra, wiemy, że są duże rezerwy i że powinniśmy grać lepiej. I nie jesteśmy z tego szczęśliwi, że dzisiaj ten mecz się nie układał po naszej stronie.